W Akademii Nauk Stosowanych w Łomży w mini centrum nauki Sowa świętowaliśmy urodziny wybitnego astronoma Mikołaja Kopernika. Urodził się 550 lat temu. Nie posiadał teleskopu, a przeprowadzone przez niego obserwacje nieba i matematyczne obliczenia zrewolucjonizowały naukę. Kwadrant, astrolabium sferyczne i trójkąt paralaktyczny były przyrządami, za pomocą których dokonywał pomiarów. Był doktorem prawa, lekarzem, ekonomistą, kartografem. Astronomia natomiast była jego hobby, ale to ona przyniosła mu sławę i szacunek. Jak mówi Jolanta Święszkowska z Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, dla małych gości, którzy przybyli na urodziny Kopernika, Mikołaj to superbohater. Sowa, czyli nasze mini centrum nauki Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, zorganizowało przyjęcie urodzinowe Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę jego narodzin. W tym roku w całej Polsce odbywa się szereg bardzo ważnych, bardzo interesujących i w szerokim wachlarzu wydarzeń dedykowanych postaci wybitnego astronoma. Dziś do naszego centrum, mini centrum nauki, zaprosiliśmy rodziny z dziećmi. Widzicie Państwo, że zabawa jest niesamowita. Przede wszystkim chcielibyśmy dzieciom przekazać garść cennych informacji dotyczących Mikołaja Kopernika. Wszyscy wiedzą, że był wybitnym astronomem, twórcą teorii heliocentrycznej. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że był człowiekiem renesansu, przede wszystkim prawnikiem, lekarzem, kartografem. Zajmował się także ekonomią, a nawet elementami reformy monetarnej. To on między innymi stwierdził, że zły pieniądz wypiera dobry pieniądz, a więc moneta w jego czasach była psuta poprzez dodawanie do niej różnych mniej szlachetnych składników, nie takich jak srebro czy złoto. Mikołaj Kopernik był bez wątpienia człowiekiem renesansu i bez wątpienia także dzisiaj możemy wiele od niego się nauczyć. Przede wszystkim odwagi myślenia, odwagi twórczego myślenia. Mikołaj Kopernik zrewolucjonizował naukę, o tym na pewno wszyscy wiemy. Jego dokonania w dziedzinie astronomii, warto to podkreślić, że astronomia była dla Kopernika jego hobby bardziej niż taką główną czynnością zawodową, natomiast jego dokonania w tej dziedzinie absolutnie zrewolucjonizowały naukę, ale także filozofię i teologię. I dzisiaj chcemy przybliżyć dzieciom postać Mikołaja Kopernika, ale na takiej zasadzie, żeby pokazać Mikołaja Kopernika trochę bardziej w konwencji pewnego superbohatera, bo wiadomo, że dzieci mają inną percepcję rzeczywistości, inną sferę jakby wyobrażeń, a myślimy, że Mikołaj Kopernik może być właśnie dla młodych ludzi takim superbohaterem, człowiek, który dzięki swojej fantazji, dzięki swojej wyobraźni wprowadził w świat olbrzymią rewolucję naukową. I to bardzo ważne, Mikołaj Kopernik nie miał teleskopu, więc jak mógł prowadzić te swoje badania? Miał do dyspozycji zupełnie inne narzędzia, inne możliwości niż mamy współcześnie, bo miał tak naprawdę astrolabium sferyczne, miał do dyspozycji kwadrant i dzięki tym urządzeniom i obliczeniom matematycznym był w stanie dojść do niezwykle ciekawych konkluzji, ale też Mikołaj Kopernik mylił się. My też się często mylimy, drogie dzieci, prawda, drodzy rodzice dzieci, mylił się, bo założył, że planety odbywają sobie swoją drogę po orbitach, które są idealnie koliste, natomiast ten błąd skorygował Kepler, który odkrył, że planety poruszają się po orbitach, które są elipsami. Więc pamiętajcie, gdy dążymy do poznania prawdy, gdy zdobywamy wiedzę, mamy też prawo mylić się. Akademia Nauk Stosowanych w Łomży wraz ze swoim mini centrum nauki Sowa z okazji 550. rocznicy urodzin Kopernika zaprosiła w swoje progi rodziców z dziećmi. Wszyscy mogli się wspólnie bawić i świętować. Tego dnia rozstrzygnięto także konkurs na kosmiczną pocztówkę do Mikołaja Kopernika. Było mnóstwo pięknych prac, w które dzieciaki włożyły całe swoje serca. Pierwsze miejsce zdobyła Maja Potrzebka z klasy 2 C ze szkoły podstawowej nr 7 w Łomży. Pocztówkę robiłam tydzień, a na pocztówce na pierwszej stronie jest Kopernik i przyklejony tort z 550 a w środku jest kosmos z Słońcem i wszystkimi planetami i Kopernik w rakiecie. Kopernik był astronomem i odkrył, że Ziemia jest okrągła i Ziemia krąży wokół Słońca. Chyba każdy z nas, będąc dzieckiem, lubił poeksperymentować. Chciał zostać wielkim odkrywcą. W mini centrum nauki Sowa
każdy uczestnik zabawy znalazł coś dla siebie. Tutaj mi się na przykład podobają te dmuchawy i piasek kinetyczny, bo no, można się bardzo dużo pobawić tymi trąbami. Na przykład można tutaj, jak zobaczyć, można piłko, a piasek kinetyczny na przykład pokazuje tobie, gdzie jest ziemia, a gdzie jest woda i to jest też fajne. No i też na pewno zdjęcia, bo można zrobić śmieszne miny i wychodzą ci bardzo śmieszne zdjęcia. To wiem na pewno, że on udowodnił ludziom to, że słońce tak naprawdę nie kręci się w oku, tylko planety. I no w sumie to tak chyba miał parę takich zainteresowań, na przykład no na pewno jak astronomia i coś takiego. I no, nie wiem jak to nazwać, ale też był takim odkrywcą czegoś. Bartka spotkaliśmy, gdy próbował narysować kształty w lustrzanym odbiciu, co, jak nam zdradził, nie było wcale takie łatwe. Jednak jego ulubionym stoiskiem jest to, na którym ze zdjęć można tworzyć własne filmy. Kto wie, może Bartek zostanie słynnym reżyserem? Mam narysować wyznaczony obrazek w odbiciu lustra. Tak, trudno. Zobaczyć, w którą stronę idzie pisak. Najbardziej mi się podoba tamta ilustracja, w której można zrobić film. Był Polakiem, dowiódł, że słońce się nie rusza, a ziemia, a wokół niej księżyc. Urodziny Kopernika świętowane były z hukiem. Była rywalizacja rakietowa, planety 3D ze słomek, rebusy, zagadki kosmiczne, quiz wiedzy o kosmosie i Koperniku. I jak to na urodzinach bywa, pyszny tort. Dziękujemy za zaproszenie.